Kremie, ale i w Środzie Wielkopolskiej, w Zaniemyślu i prawdopodobnie jest jeszcze jedna miejscowość, gdzie takie patrole się odbywają. Jak pan na to patrzy? Jak pan to traktuje? Kurnik oczywiście, tak. Tak. No ja przede wszystkim jestem w tą sprawę zaangażowany, bo tam dzwoniłem do Komendy Powiatowej, przeżywam tą sprawę. Przede wszystkim wielkie gratulacje dla tych organizatorów tej Straży Obywatelskiej. Trzeba powiedzieć wyraźnie, że to jest sytuacja przewidziana przez polskie prawo. Każdy ma prawo dokonać i obywatelskiego zatrzymania i troszczyć się o dobra prawem chronione, więc tutaj ta sytuacja wygląda bardzo dobrze. Również tym patrolom towarzyszy policja, jest to we współpracy z policją. Policja jest świadkiem rozmów, które prowadzą osoby patrolujące, ta Straż Obywatelska z imigrantami, którzy w Polsce pracują. No ta historia pokazuje, że problemy w zakresie bezpieczeństwa stwarzają nie tylko nielegalni imigranci, ale również imigranci, którzy legalnie przybyli do Polski, do pracy. Problemy po prostu są jakby zakodowane w różnym kodzie kulturowym, w różnych sposobach zachowań. I tutaj mieliśmy z tym do czynienia. Podkreślam też, policja sama mówi, że to było pobicie, to nie była bójka. Tam nie było jakby zdarzenia, tylko było po prostu było pobicie. No cudem uniknął śmierci człowiek uderzony, raniony w szyję, w tętnicę szyjną ostrym narzędziem, tak zwanym tulipanem. Także bulwersująca sprawa, ale... Czyli pan pochwala tych ludzi, że jest okej. Ja pochwalam. Tak, że oni chodzą, że oni... Tak, panie redaktorze, bo... Są na ulicach obecnie. To jest bardzo istotne. Bardzo istotne jest to, że tutaj nie mówimy o żadnych samosądach, nie mówimy tutaj o żadnej reakcji jakby negatywnej. Mówimy tutaj o tym, że Polacy w Polsce mają prawo strzec bezpieczeństwa i mogą to zrobić wspólnie z sąsiadami, mogą to zrobić wspólnie ze znajomymi. Pani poseł,